Dzień dobry, witam Państwa w komentarzu wideo epetrol.pl. W tym tygodniu mamy dla kierowców dobre i złe wiadomości. Na początek może te złe, a te złe są takie, że ceny na stacjach w tym tygodniu zauważalnie poszły w górę. Więcej płacimy zarówno za benzynę i olej napędowy. W przypadku benzyny wzrost to aż 7 groszy na litrze i średnia dla tego paliwa w Polsce to aktualnie 5,86 groszy. W przypadku diesla wzrost był trochę mniejszy, bo 5 groszy i średnio za to paliwo płacimy 5,75 groszy. Ten wzrost to wynik głównie tego, co działo się na rynku naftowym, czyli wzrostu cen ropy w ostatnim czasie. Baryłka surowca od kilku tygodni systematycznie drożeje i aktualnie płacimy za nią około 116 dolarów. W tym tygodniu też obserwowaliśmy powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost. Ważnym wydarzeniem, które może decydować o tym, co będzie działo się na rynkach naftowych w najbliższych tygodniach, będzie dzisiejsze rozstrzygnięcie w trakcie czwartkowego posiedzenia amerykańskich władz monetarnych. Mają one decydować o ewentualnych działaniach wspierających gospodarkę i nadzieję na to, że właśnie amerykańska rezerwa federalna pomoże rynkom finansowym pcha ceny ropy do góry. Ale z drugiej strony pomaga też złotówce. Polska waluta umacnia się wyraźnie w relacji do dolara. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni kurs złotego do dolara spadł z poziomu około 3,30 zł do poziomu 3,17 zł, 3,18 groszy. I efekty tego pozytywnego trendu na rynku walutowym widać już na hurtowym rynku paliw. Tam na przestrzeni ostatnich dni ceny spadły o około 100 zł, zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny. Także jest duża szansa na to, że w przyszły tydzień te podwyżki, które widzieliśmy teraz, raczej się nie przełożą, także na przyszły tydzień zobaczymy wyhamowanie wzrostów. Co do tego, czy mogą być spadki, to tutaj pewnym problemem mogą być niskie marże stacji, które aktualnie sprzedają paliwa z niewielkim zyskiem, co może ograniczać ich zapał do tego, aby szybko obniżać ceny. Natomiast jest szansa, że w najbliższych dniach bądź tygodniach te ceny spadną i poziom 6 zł, który ponownie mógł zacząć trochę straszyć kierowców, na razie się nie zrealizuje. Dziękuję bardzo.